Dzień dobry, witajcie kochani w nowym kosmetycznym filmiku. No cóż moi drodzy, nastała jesień, a jak jesień to oczywiście dłuższe wieczory. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam w jesieni właśnie te dłuższe wieczory, bo czas, który wtedy mamy, możemy poświęcić na różne sposoby. Możemy przykryć się ciepłym kocykiem, otulić się tym ciepłym kocykiem, odpalić świecę, zrobić sobie ciepłą herbatę albo grzane wino, obejrzeć jakiś film, na przykład na Netflixie, lub też przeczytać ulubioną książkę. Możemy spędzać ten czas z bliskimi, ze znajomymi. Możemy również wykorzystać ten czas na przykład na gorącą kąpiel z bąbelkami przy świecach i zrelaksować się totalnie, ale ja bardzo lubię te jesienne wieczory, między innymi za to, że mogę poświęcić ten czas, ten dłuższy czas na różnego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne, rytuały pielęgnacyjne. Bo jesień to jest właśnie taki okres, kiedy możemy wprowadzić do naszej pielęgnacji mocniejsze substancje aktywne. Możemy podziałać na różnego rodzaju problemy, które mamy, problemy skórne, na przykład przebarwienia, na zmarszczki. Możemy podziałać na trądzik, możemy wykonywać różnego rodzaju silniejsze, mocniejsze zabiegi. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale ja lubię też poświęcić właśnie ten czas wieczornych, ten czas wieczorny w swojej łazience na różne pielęgnacyjne rytuały. I tak sobie pomyślałam, żeby wprowadzić tutaj na moim kanale między innymi taką serię, w której będę Wam pokazywać takie różne rytuały. Będę Wam opowiadać o różnych ciekawych kosmetykach i dziś zapraszam Was na pierwszy tego typu film, gdzie zrobimy sobie wspólnie taki pielęgnacyjny, oczyszczający rytuał z bardzo fajną, ciekawą, koreańską marką, którą pokazywałam Wam już na moim Instagramie. Troszeczkę Wam tam o tej marce opowiadałam, ale uwaga, będzie film już niebawem na moim kanale, gdzie przedstawię Wam dokładnie te produkty i dokładnie opowiem Wam o tej marce. Marka koreańska, która stosuje świetną, zaawansowaną formułę 6 plus 1 plus 1, czyli jeden główny składnik skierowany na problemy skórne, 6 składników podstawowych i jedna zaawansowana technologia. Jest to marka kosmetyków dostępna w drogerii Tagomago. Ja tę drogerię bardzo lubię, już Wam pokazywałam inne kosmetyki innych marek również tutaj na moim kanale, ale dzisiaj z ogromną przyjemnością chciałabym zapoznać Was z tymi produktami i one, no właśnie, dzięki nim między innymi wykonam sobie w mojej łazience taki oczyszczający rytuał pielęgnacyjny, idealny na jesienne wieczory. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. I przypominam, linki do produktów, o których będę dzisiaj Wam mówić, znajdziecie jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. W mojej wieczornej pielęgnacji zawsze rozpoczynam od zmycia makijażu i tutaj wykonuję demakijaż w dwóch krokach, czyli w pierwszym kroku zmywam pierwszą warstwę makijażu, oczy, usta, jeśli mam jakąś pomadkę lub też błyszczyk, a później wykonuję drugi krok w demakijażu, czyli mycie mojej skóry z odpowiednim preparatem w połączeniu z wodą. Jak widzicie, pierwszy krok w demakijażu mam już za sobą i w tym celu skorzystałam z płynu micelarnego, a teraz przejdę do drugiego kroku w demakijażu, czyli produktu myjącego z wodą i tutaj zastosuję ten właśnie równoważący żel oczyszczający. Jest to żel o pH zgodnym z pH naszej skóry i nadaje się do każdego typu skóry, szczególnie do skóry wrażliwej, jak również dla osób, które posiadają problem z trądzikiem, z wypryskami, mają skórę problematyczną. Mamy tutaj oczywiście zastosowaną, zaawansowaną formułę 6 plus 1 plus 1, czyli 6 aktywnych składników, jeden główny składnik, którym jest komosa ryżowa oraz jedną zaawansowaną technologię. I muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo fajny żel, zamknięty właśnie w takim opakowaniu z pompką, który ma przyjemną, niezbyt gęstą, ale właśnie idealną w kompozycji formułę i delikatny, świeży
zapach. Nałożę sobie teraz 2-3 pompki tego właśnie żelu na moją skórę. Będę mieszać z wodą, a następnie, kiedy już wytworzy się taka delikatna pianka, będę sobie masować moją skórę i później ją zmywać. Kolejny krok w mojej oczyszczającej dzisiejszej pielęgnacji jest to tonik. I Wy doskonale wiecie, że ja uwielbiam kwasy, a właśnie w tym toniku oczyszczającym znajdziemy główny składnik, którym jest 0,5% kwasu salicylowego. Ja w ogóle uwielbiam kwas salicylowy, ponieważ on fantastycznie sprawdza się w przypadku skóry mieszanej, tłustej, przetłuszczającej się, gdzie widzimy nadprodukcję sebum, gdzie mamy zmiany trądzikowe, gdzie mamy rozszerzone pory. Taki tonik to jest świetne rozwiązanie. No i właśnie, ten tonik, wylewam sobie odrobinę tego toniku na wacik kosmetyczny. Proszę bardzo, o. On też bardzo przyjemnie, delikatnie pachnie. Tak, świeżo, zdecydowanie. I teraz przecieram nim skórę mojej twarzy oraz szyję, omijając okolice oczu. I co jest ważne, przecieram tym wacikiem tylko raz dane miejsce na mojej skórze. Ponieważ jest to rytuał oczyszczający, dzisiaj skorzystam z oczyszczającej maski. To jest genialna maska, która cudownie oczyszcza skórę ze względu na zawartość właśnie tych fantastycznych składników aktywnych, w tym główny składnik, jakim jest wyciąg z bylicy japońskiej. Oczyszczone pory, zwężone, wygładzona skóra, rozjaśniona. I teraz tak, skóra jest już przygotowana do nałożenia maski. Zobaczcie, ona jest zamknięta w takim właśnie słoiczku i do tego dołożona jest tutaj szpatułka, którą możemy nabierać produkt bezpośrednio z opakowania. Oczywiście jest też chroniony dodatkowym wieczkiem, ale ja wykorzystam w tym celu mój ulubiony pędzelek do nakładania masek. Zaaplikuję sobie maskę na całą twarz, omijając okolice oczu. Pozostawię ją na 15 minut, a później będę ją zmywać przy pomocy jednorazowego ręcznika. Zanim jeszcze zacznę zmywać maseczkę przy pomocy właśnie takiego ręczniczka, to chciałam Wam pokazać, że ta maska tak delikatnie, delikatnie zastyga na skórze, ale nie jest to oczywiście taki efekt jak w przypadku tradycyjnych glinek, że robi nam się aż czasem nawet taka skorupka. Także zobaczcie, tak to wygląda. Nic mi absolutnie z twarzy nie spłynęło, nie ściekało, to teraz zmywam. Isso de perder, eu admiro o caos e digo pra você. Muszę Wam powiedzieć, że uwielbiam efekt po tej masce, właśnie jak wygląda moja skóra. Jest rozjaśniona, mam nadzieję, że to widzicie. Jest lekko napięta, pory są zwężone. Nie ma mowy o jakimkolwiek podrażnieniu, szczypaniu, pieczeniu. Dodatkowo też pojawia się ten fajny efekt chłodzenia podczas trzymania właśnie maski na skórze. Naprawdę bardzo fajny efekt.
Skóra jest też gładka i niesamowicie przyjemna w dotyku. Ale słuchajcie, na zakończenie tego mojego dzisiejszego całego procesu oczyszczania tej rutyny takiej pielęgnacyjnej, oczyszczającej, nałożę sobie serum w ampułce. Jest to bardzo ciekawy produkt, ponieważ głównym składnikiem jest karczoch, ale tutaj mamy wspaniałe przeciwutleniacze i substancje, które będą wspomagały odbudowę bariery hydrolipidowej i też naszą skórę nawilżały. To serum jest zamknięte w szklanej buteleczce, wyposażonej właśnie w taką pipetę. Nie ma absolutnie żadnych barwników, jest bezbarwne, delikatnie, przyjemnie pachnie i ma lekką, wodnistą formułę. Ja wykorzystuję jedną taką pipetkę i co jest fajne właśnie w tej ampułce, że aplikujemy serum na naszą skórę, a następnie je wklepujemy do całkowitego wchłonięcia. Jak widzicie, nakładam sobie na skórę twarzy, również na moją szyję i będę tak delikatnie wtłaczać, wklepywać skórę. Oczywiście możecie później potem z takim serum nałożyć jeszcze krem dodatkowo. Ja bardzo lubię ten efekt, kiedy nie muszę nakładać kremu, ale myślę, że jeszcze wykończę moją pielęgnację właśnie delikatnym kremem przeciwzmarszczkowym. Nałożę jakiś produkt na okolice oczu, zastosuję odżywki na brwi i rzęsy i to będzie tyle. Mam nadzieję, że mój rytuał oczyszczający, pielęgnacyjny Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać, co myślicie na temat tych kosmetyków. I przypominam, że już niedługo na moim kanale zdradzę Wam tajniki właśnie tej wspaniałej koreańskiej marki i troszeczkę Wam więcej o niej opowiem. Dziękuję tymczasem za Waszą obecność i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!